i ona tutaj stała, gdzie będzie tutaj ten samochód zaparkowany z plandeką. Czyli tutaj, dokładnie, tak, tutaj gdzie ten... stała w tym miejscu i była przypięta do busa, w którym ci ludzie przyjechali. No i z tym pracownikiem podjechałem bliżej, tak jak teraz dosłownie, stanąłem przy jej przyczepie i mówię do Romana: Roman, zobacz, to jest nasza przyczepa, bo kak spawany. On, Roman, mówi: no tak, rzeczywiście, to jest nasza, nie? Została zatrzymana na policję, zabrana. Poczuł pan wtedy takie szczęście, że się udało odnaleźć? Początkowo tak wyglądało, że to tak będzie. To jest moja rzecz, a ja nie mogę tego do tej pory używać i prawdopodobnie się skończy tak, że nie będę mógł tego używać nigdy w życiu, tak? Krzysztof Woźniak od wielu lat prowadzi we Włocławku firmę zajmującą się montażem i serwisem myjni samochodowych oraz sprzedażą urządzeń czyszczących. W 2014 roku z parkingu przed firmą ktoś ukradł należącą do mężczyzny przyczepę. Rok później pan Krzysztof przypadkowo rozpoznał swoją własność na jednym z parkingów. Po czym pan poznał, że to jest pana przyczepa? Mieliśmy tutaj takie rysy, one są tutaj widoczne. To były rysy po transporcie. To rysy, które były na zdjęciach, które są w Niemczech. I te rysy poznał poprzedni właściciel, który był w Polsce. A taką cechą charakterystyczną tej przyczepy, co jest niepodważalne, co my wykonaliśmy, już u nas to jest spawany przedni hak. W tej części tutaj zrobione jest wzmocnienie. Absolutnie jest pan przekonany, że to jest pana własność. Dokładnie, jestem przekonany na 100%, że to jest nasza własność. Zastępowany biegły i niepodważalnie stwierdził, że to jest ta przyczepa. No i co dalej było? I na tej podstawie ta przyczepa została mi wydana. Wydawać by się mogło, że to szczęśliwy koniec tej historii, a winni zostaną ukarani. Jak się jednak okazało, mężczyzna, któremu policjanci odebrali przyczepę, złożył w sądzie pozew, aby mu ją zwrócono. Ku zaskoczeniu pana Krzysztofa mężczyzna wygrał sprawę, a sąd odwoławczy podtrzymał wyrok. Dlaczego Krzysztof Woźniak ma zwrócić przyczepę Kamilowi S? Ponieważ powód, zdaniem sądu, udowodnił, że to jest jego przyczepa. Na podstawie dokumentów urzędowych, czyli tam dotyczących rejestracji tej przyczepy, nadania numeru i nabicia numeru nadwozia, też przeglądu technicznego i zeznań świadków, którym sąd dał wiarę. To jest dokument, który w sądzie przedstawił tamten mężczyzna, który ma rzekomo identyfikować tę przyczepę. Dokładnie tak. Co tutaj możemy sprawdzić? Rozstaw osi. 75. Ile tutaj jest? Tu mamy 60 cm. Czyli 15 cm różnicy. Długość pojazdu. 5 m 80 cm. Powiedzmy, do tego miejsca jest 5 metrów i od tego do tego mamy 1,60 m. Czyli w sumie? 6,60. Czyli to jest w ogóle o 80 cm? Tak. Krócej. Szerokość pojazdu u niego jest 2,30. 2,30. No to zmierzmy, ile u nas tutaj ma jest? 2 metry, 2 centymetry. Ten dokument określa zupełnie inny pojazd. Dokładnie. Z naszego porównania jasno wynika, że mężczyzna, któremu policja odebrała przyczepę, jako dowód na bycie jej właścicielem przedstawił w sądzie dokumenty opisujące zupełnie inny pojazd. Być może opisujące jakąś inną lawetę, którą mężczyzna miał, ale na pewno nie tę, którą odebrali mu mundurowi. Czy sąd zweryfikował, czy wymiary podane w dokumentach przedstawianych przez Kamila S., wymiary tej przyczepy, zgadzają się z wymiarami zabezpieczonego pojazdu? Na wymiary się nikt nie powoływał przed sądem rejonowym. Tak z tego, co przynajmniej ja zapoznałem się z aktami, tak? To dopiero się pojawia w apelacji. Ale widział tą przyczepę? Sprawdził jej wymiary? Znaczy, na pewno nie oglądał fizycznie. Takiego postępowania dowodowego tu nie było. Dlaczego sąd tak podstawowe okoliczności nie sprawdza z urzędu? Nie, no to nie jest postępowanie karne, gdzie sąd działa z urzędu. To jest postępowanie cywilne, sąd jest tylko tam arbitrem, czeka na dowody przedstawione przez stronę. To dlaczego sąd apelacyjny nie wziął pod uwagę tego argumentu? Sąd drugiej instancji nie przeprowadzał postępowania dowodowego. Dlaczego? Tylko uznał, że twierdzenia sądu pierwszej instancji zawarte w uzasadnieniu są przekonujące i podzielił tą argumentację, a że pozwany nie przedstawił dowodów, nie twierdzeń, tylko dowodów podważających dowody przedstawione przez powoda. No to jest... No to w jakiej formie to w takim razie według sądu powinien zrobić? No mi przychodzi tylko jedno do głowy, opinia biegłego, tak, dotycząca tych parametrów. W tym miejscu oryginalnie ta przyczepa miała nabity mój win, który mój, no to był nadany fabrycznie u producenta. I ten win został spiłowany, co zresztą widać do dziś dnia, są ślady spiłowania. Ta część, tu są numery tego haka. I do dziś dnia ten hak nie został zmieniony i o tych samych numerach tu jest ten hak.